Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dzisiaj opowieść 57 pod tytułem Niezłomny Straceniec. Jej bohaterem jest Antoni Wykręt, żołnierz września, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz oznaczony numerem 613. Członek obozowego ruchu oporu, który po ucieczce z obozu pozostał pod Auschwitz i jako żołnierz Armii Krajowej organizował kolejne ucieczki, niosąc wolność innym więźniom. Niezłomny żołnierz podziemia antykomunistycznego i drugiego korpusu polskiego generała Andersa. Tradycyjny apel na początek, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. Komentujcie, udostępniajcie, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do zacnego grona naszych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj na YouTube. Jest 3 grudnia 1944 roku. Esesmani z Auschwitz otaczają dom, dom rodziny zdrowaków w Budach, w pobliżu strefy interesów obozu. W środku jest czterech żołnierzy oddziału Armii Krajowej Sosienki. Wszyscy są uciekinierami z Auschwitz. Podejmują nierówną walkę, bo nie chcą znowu trafić do obozu. Ostrzeliwują się ze strychu. Zabijają Niemca, który próbuje wtargnąć do domu. Gdy zaczyna brakować amunicji, Dwóch partyzantów próbuje wydostać się z zasadzki. Uciekają w pola. Obaj giną. Mariana Szajera, esesmańskie kule dopadają w ogrodzie. Stanisława Furdynę na skraju pobliskiej przykopy. Antoni Wykręt i Stanisław Kwiatkowski zbiegają do piwnicy. Stamtąd ostrzeliwują się resztką amunicji. Niemcy wrzucają do środka granaty. Piwnica zaczyna płonąć. Wykręt uderzony w głowę cegłą traci przytomność w gęstniejącym dymie. Kwiatkowski zażywa truciznę. Sesmani wywlekają na zewnątrz nieprzytomnego wykręta. Triumfują. Nają żywego partyzanta, ucieknie raz Auschwitz. Najpierw obozowe Gestapo przesłucha go brutalnie i być może wyciągnie z niego cenne informacje, a później wykona się na nim pokazową egzekucję. Wrzucają go na pakę ciężarówki. Przy burcie siadają ss z odbezpieczoną bronią. Samochód rusza z impetem. Kierunek, Auschwitz. Wykręt odzyskuje przytomność. Nie chce dać się wzi wziąć żywym. Udając nieprzytomnego, próbuje uwolnić ręce, związane zbyt słabym węzłem. Kiedy ciężarówka zwalnia na zakręcie, zbiera się w sobie i wyskakuje na zewnątrz. Esesmani otwierają ogień. Kierowca zamiast hamować przyspiesza, bo sądzi, że to próba odbicia więźnia przez partyzantów. Zatrzyma się dopiero przed bramą obozu. Podczas upadku zjadącego samochodu wykrędła mnie obojczyk, nos i traci kilka zębów. Resztką sił dociera do domu rodziny Niklów w Skidziniu. Wie, że związani są z konspiracją i może tam liczyć na pomoc. Antoni wykręt przychodzi na świat 2 października 1919 roku w Nowym Sączu. Należy do pokolenia Kolumbów, wychowanych w wolnej Polsce żarliwych patriotów. Od najmłodszych lat marzy o tym, by zostać żołnierzem. Jest bystry, sprytny, a przy tym dobrze wychowany, zdyscyplinowany i ułożony. Przez kolejne szczeble edukacji przechodzi sprawnie. Z dobrym wynikiem kończy szkołę podchorążyk 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Cieszynie. Jako plutonowy podchorąży otrzymuje przydział mobilizacyjny do I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Pułk wchodzi w skład pododcinka Nowy Sącz Armii Karpaty, z którego tworzy się drugą Brygadę Górską Strzelców. Poszczególne Plutony osłaniają południową granicę Polski w dolinach popradu, Białej i ropy. 5 września 1939 roku wykręt walczy w obronie rodzinnego Nowego Sącza. Potem następuje odwrót. 8 września pułkowe jednostki koncentrują się w okolicach Jasła i rozpoczynają marsz w kierunku lwowa. Bronią sanu w rejonie ulucza Walczą pod birczą, ponosząc duże, duże straty, wreszcie 18 września, w dzień po inwazji Armii Czerwonej na Polskę, pod rzęsną ruską, jako tylna straż. Antoni Wykręt trafia do niemieckiej niewoli. Wykorzystując jakieś zamieszanie, ucieka i wraca do nowego sądcza. Ukrywa się, nie zgłasza okupantowi faktu, że jest polskim żołnierzem. Szybko nawiązuje kontakt z tworzącymi się strukturami konspiracyjnymi. Jest już zaprzysiężonym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i jako łącznik przeprowadza na Słowację osoby chcące przyłączyć się do tworzącej się we Francji armii polskiej. Kiedy Niemcy aresztują jego rodziców jako zakładników, zgłasza się na gestapo w zamian za ich wolność. Brutalnie przesłuchiwany nie zdradza konspiracyjnych struktur. Trafia do więzienia w Nowym Sączu, a następnie do więzienia w Tarnowie. 14 czerwca 1940 roku wraz z 720 innymi więźniami z Tarnowa zostaje deportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz w pierwszym transporcie i oznaczony numerem 613. Udaje mu się przetrwać gehennę pierwszych obozowych miesięcy. Trafia do dobrego komanda rolnego Landwirtschaft. Później do innych komand, dobrych albo bardzo dobrych. Ma szczęście, któremu umie pomagać. Z każdym miesiącem obozowej egzystencji jego niski numer nabiera znaczenia. Znaczenie przydaje mu również fakt. Że jest człon członkiem obozowej Akowskiej Konspiracji wyrosłej ze Związku Organizacji Wojskowej Witolda Pileckiego. Ma doświadczenie, kontakty i możliwości. W 1944 roku wykręt pracuje w, koma w komando Furiersztele. Sześcioosobowy oddział zajmuje się zaopatrzeniem kompanii sztabowej SS w śniadania i kolacje. Zatrudnieni tam więźniowie jeżdżą do kuchni SS, skąd transportują żywność do bloków SS-manów. W warunkach obozowych praca przy żywności to prawdziwy skarb. Otrzymuje pracujących w dobrej kondycji i pozwala pomagać innym. Daje też możliwość swobodnego poruszania się po obozie, nawiązywania kontaktów, kombinowania. Razem z Antonim pracuje tam Staszek Maliński z pierwszego transportu numer 69 i obaj kombinują. Antoni od dawna rozmyśla też o ucieczce, a wiosną 1944 roku jest już na nią zdecydowany. Ma mu w tym pomóc m.in. Michał Ziółkowski numer obozowy 1055 z drugiego transportu do Auschwitz. W swoich wspomnieniach Żiłkowski napisze: W 1944 roku przystąpiliśmy do organizacji ucieczki. Głównym organizatorem był Antoni Wykręt. Moim zadaniem było zorganizować środki na realizację planu czyli złoto dużo złota następnie mundury SS, broń i w końcu przepustki. Musiałem się dostać do magazynów, w których przechowywano złoto pozyskane z magazynów Kanady i z krematoriów w czasie, kiedy nie było tam sesmanów, i nabrać odpowiednio dużo cennych rzeczy. Nie było to łatwe, bo sprzątałem zawsze w ich obecności. Miałem przy sobie odpowiednio przygotowaną plastelinę. Na stole leżały klucze. Po kolei robiłem ze wszystkich kluczy odciski, które oddałem Antkowi. Ten przez noc dorobił klucze w ślusarni i rano mi oddał. Musiałem je wypróbować. Te niepasujące Antek oddawał ślusarzowi do poprawki. Trwało to kilka dni, nim wszystkie klucze pasowały. Wybrałem dzień generalnego sprzątania. Była to niedziela. Kiedy koledzy szurali biurkami, ja otwierałem kolejne drzwi. Do konewki nazbierałem sporo tego złota. Ręce mi się trzęsły. Serce waliło jak młot, ale udało się. Łupy oddałem Antkowi. Ukrył je pod podłogą w sztubie, w której SS-man rzadko przebywał. W połowie 1944 roku SS-mani byli już zdemoralizowani, wiedzieli, że kończy się wojna i jakoś muszą ułożyć sobie życie. Wszystko już można było w obozie kupić. Nawet esesmańskie mundury, kończy Ziłkowski. Mniej więcej w tym samym czasie do ucieczki przygotowuje się Henryk Kwiatkowski z zawodu poligraf, który do Auschwitz trafił pierwszym transportem warszawskim w sierpniu 1940 roku i otrzymał numer 3002. To stary numer, który wie jak się po obozie poruszać. Ma dobrą pracę w mleczarni, rozwozi mleko, organizuje żywność i wspomaga kolegów w potrzebie. Od dawna chce uciekać z obozu. W 1943 roku wiele wysiłku wkłada w to, by przygotować ucieczkę. W ostatniej fazie plan się jednak sypie. W 1944 roku uznaje, że najbezpieczniej będzie opuścić obóz w przebraniu SS-mana. Od jakiegoś czasu przekupuje więc esesmanów z mleczarni i załatwia kolejne rekwizyty. Spodnie, bluzę, pas. Koszulę furażerkę. Gdy ma już wszystko, informuje o swoich zamiarach Antoniego Wykręta, którego, którego uważa za dobrego przyjaciela. Kwiatkowski idealnie wpisuje się w plany wykręta. Dwaj fałszywi Sesmani są o wiele bardziej wiarygodni niż jeden. Żaden ze strażników nie pomyśli, że w tym beznadziejnym świecie, jaki dla więźniów stworzyli niemieccy naziści, możliwe będzie wykorzystanie do ucieczki dwóch rzekomych SS-manów. Jeden mundur jeszcze jakoś można zdobyć, ale dwa to absolutnie niemożliwe. W zaplanowanej przez wykręta ucieczce mają jeszcze uczestniczyć cztery więźniowie: Michał Uziłkowski, Stanisław Maliński, numer 69, przyjaciel wykręta z komanda. Stanisław Zakrzewski, numer 118,410 i Stanisław Furdyna, numer 193. Najważniejszy z całej grupy. Pracownik magazynu numer 12 na Bauchofie. Członek obozowej konspiracji, współorganizator kilku ucieczek z Auschwitz. Znający doskonale teren wokół obozu, bo kiedyś był kapo komanda w Budach i mógł poruszać się po okolicy. Wszystko jest już gotowe. Uciekinierzy potrzebują jeszcze tylko pasirszajnu, dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia dużego łańcucha straży wokół obozu. Sieć dużego łańcucha straży, Grosse Postenkette, została rozpięta wokół Birkenau i Auschwitz mniej więcej w połowie 1942 roku. To wieże wartownicze oddalone od siebie o 100-200 metrów, na których w ciągu dnia Służbę pełni około 400 wartowników SS, tak zwanych postenów. Dzięki temu pracującym w terenie wewnątrz tego łańcucha komandom nie towarzyszy już eskorta SS-manów. Wysyła się ją tylko z tymi grupami więźniów, które wychodzą do pracy poza ten obszar. Na noc, kiedy osadzeni wracają z pracy do obozów, posterunki te są zwijane. Jedynie po każdej ucieczce z obozu na jej posterunkach strażnicy pełnią służbę nieustannie przez trzy doby. Blankiety przepustek są w różnych kolorach. Każdego dnia losowo obowiązuje inny. Po długich staraniach koledzy z obozowej drukarni zaopatrują uciekinierów w komplet blankietów. Można zaczynać. Plan wykręta jest podobny do tych już wypróbowanych przez Edwarda Galińskiego czy Jerzego Bieleckiego. Kwiatkowski i wykręt mają przebrać się za SS-manów, pozostała czwórka ma zagrać więźniów stolarzy, których strażnicy wyprowadzają z deskami i narzędziami do robót stolarskich na zewnątrz. Kwiatkowskiemu przypada pistolet, pozostała piątka jest zaopatrzona w truciznę, którą mają zażyć w razie wpadki. Dzień ucieczki wyznaczają na sobotę 9 września 1944 roku. W przeddzień z ucieczki sam eliminuje się Michał Ziółkowski. We wspomnieniach zapisze. Wszystko już gotowe. Następnego dnia mamy uciekać. W budynku w pobliżu obozu Birkenau miałem ukryte różne rzeczy. Chciałem je zabrać. Zameldowałem się na bramie, że wychodzę na chwilę poza druty. W obiekcie spotykam naszego kapo, przestępcę, który mnie znał z czasów, gdy pracowałem w tym budynku. Kapo rzuca się z pięściami na Ziłkowskiego. Ten mu jednak oddaje tak mocno, że cios zwala kapo z nóg. Kapo przedstawia więźnia do wieczornego raportu. Przesłuchuje go osobiście komendant Ber. O dziwo, zamiast kary śmierci, każe wymierzyć Dziłkowskiemu kilka batów i zamknąć go w bunkrze. Przeżyje, bo ma szczęście. Jednocześnie ma pecha. Osadzony w bunkrze, nie będzie mógł uciekać z kolegami. 9 września 1944 roku, około 17:00, w celi usłyszy obozowe syreny. To znak, że koledzy uciekli. W miesiąc później Żółkowski zostanie deportowany do obozu w Litomierzycach. 9 września 1944 roku po południowym apelu około godziny 13.30 wykręt z kwiatkowskim spotykają się na Bałchowie, gdzie sesmańskie mundury ukrył dla nich pracujący w magazynach Stanisław Furdyna. W magazynie numer 12 przebierają się za SS-manów, po czym w pełnym ręsztunku wychodzą na zewnątrz i kierują się pewnym krokiem w stronę obozowej piekarni. Tam mają na nich czekać pozostali koledzy. Po drodze mijają się z jakimś kapralem Ezes, który ich zna. Przechodzi jednak obojętnie, nie rozpoznając żadnego. Fałszywi esesmani nabierają pewności siebie. W końcu łączą się z kolegami. Teraz już wpisują się w obozowy porządek. Dwóch esesmanów wyprowadza trójkę więźniów do pracy na zewnątrz, poza dużym łańcuchem straży. Pełna mobilizacja. Ruszają ścieżką wśród pól. Na wysokości rajska zbliżają się do posterunku kontrolnego, którego nikt nieuprawniony nie może przekroczyć. Im udaje się bez problemu. Kontrolujący ich ss jest zajęty grą na organkach i nawet nie spogląda uważnie na przepustkę. Teraz Stanisław Furdyna przejmuje dowodzenie. Doskonale zna teren i pewnie się po nim porusza. Równym krokiem uciekinierzy dochodzą do soły. Brodząc bez butów, z podwiniętymi nogawkami przechodzą przez jej nurt i kryjąc się w wiklinie posuwają się wzdłuż brzegu na południe w stronę gór. Około pięciu kilometrów od obozu natykają się na ścieżce na czterech żołnierzy Luftwaffe. Ale Kwiatkowski i Wykręt jako SS-mani stają na wysokości zadania. Wdają się z lotnikami w krótką, żartobliwą rozmowę, po której cała piątka rusza w stronę mostu w Łękach. W pobliżu mostu przysiadają w nadbrzeżnych zaroślach, w miejscu, które wskazały furdynie pracujące przy obozie łączniczki Armii Krajowej i czekają na mającego ich przejąć kuriera. To punkt odbioru więźniów zacisze, zorganizowany przez oddział Armii Krajowej Sosienki. Około 17 w obozie złowrogo zaczyna wyć syrena. Niemcy zorientowali się, że więźniowie zniknęli. Tymczasem po nich, czekających w zaroślach, nikt nie przychodzi, decydują, że uzbrojony w pistolet Kwiatkowski podejdzie do odległej o jakieś dwa kilometry od zacisza gospody Dusików w Zasolu, punktu kontaktowego znanego Furdynie. Ale kiedy jako SS-man wchodzi do gospody i chce rozmawiać z właścicielem Julianem Dusikiem, ten przerażony nie daje wiary słowom Kwiatkowskiego. Myśli, że to prowokacja i dopóty wypiera się kontaktów z partyzantami, dopóki rzekomy Niemiec nie pokazuje mu wytatuowanego na przedramieniu obozowego numeru. Ustalają, że wieczorem do kryjówki uciekinierów podejdzie łączniczka, nucąc melodię Przybyli Ułani Pod Okienko. Dziewczyna rzeczywiście przychodzi. Ma nawet dla nich broń i prowadzi ich do Orlego Gniazda, czyli stodoły Jedlińskich. Tam dostają bezpieczną kwaterę i cywilne ubrania. Cztery dni później, nocą, łącznik przeprowadza ich w Beskidy do oddziału garbnik stacjonującego w okolicach Wielkiej Puszczy. Teraz są już żołnierzami Sosienek, oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez słynnego majora Jana Wawrzeczka, pseudonim Danuta, blisko współpracującego z oddziałem Garbnik. Antoni, awansowany do stopnia podporucznika, przyjmuje pseudonim Kirgis. Obejmuje dowództwo drugiej kompanii oddziału. Bierze udział w kilku akcjach bojowych oraz akcjach przejmowania więźniów zorganizowanych przez zgrupowanie Sosienki. Esesmańskie mundury Wykręta i Kwiatkowskiego trafiają do Zofii Zdrowak, łączniczki oddziału Sosienki. Przez następne dni Zosia będzie je w części przemycała na teren przyobozowy, by posłużyły kolejnym uciekinierom. Cała rodzina zdrowaków od dawna pomaga więźniom. Mieszkają w Budach, w pobliżu strefy interesów obozu i mają kontakt z pracującymi tam więźniami. Dokarmiają ich, pośredniczą w kontaktach z rodzinami, czasem organizują nawet potajemne spotkania. Nastoletnia Zosia jest bardzo zaangażowana w te działania. Osobiście zna m.in. Stanisława Furdynę wstępuje do Armii Krajowej i zostaje łączniczką. Poszukiwana przez Gestapo przez kilka miesięcy ukrywa się urodziny w Komorowicach, ale szybko wraca na teren przyobozowy. Znajduje pracę w urzędzie gminnym w pobliżu obozu, co umożliwia jej kontakty z więźniami. W połowie 1944 roku na zlecenie dowódcy tworzy niezależną od Józefa Cyrankiewicza komórkę kontaktową między oddziałem Sosienki a więźniami obozu. To przez nią uzgadniane są szczegóły ucieczek. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy ucieknie z obozu i dołączy do partyzantów ponad 20 więźniów. 28 września 1944 roku dzięki mundurom SS zorganizowanym przez Wykręta i Kwiatkowskiego, a przemyconym do obozu przez Zosię Zdrowak i według planu opracowanego przez Wykręta, uciekają z Auschwitz kolejni więźniowie. Dwóch fałszywych ss wyprowadza tym razem trzech szklarzy. Cała piątka przystępuje do przyobozowej partyzantki. To cenny nabytek dla Wawrzyczka i współpracującego z nim oddziału Garbnik. Dobrze znają język niemiecki, życie obozu i obyczaje polityczne Abteilung. Są nieocenieni przy planowaniu oraz organizowaniu kolejnych akcji. Rankiem 18 października 1944 roku major Jan Wawrzyczek wzywa na odprawę w domu jedlińskich swoich ludzi między innymi wykręta i furdyny. Mówi, że będą zabezpieczać odbicie dwóch więźniów z obozu, ale zakazuje im używania broni w miejscu ich przejęcia. Nie chce postrzelenia czy śmierci strażników, bo to sprowadziłoby na pozostałych w obozie krwawą zemstę. W południe jego ludzie wychodzą z łęk na północ. Ich celem jest wieś Skidzin i droga z brzeszcz do Oświęcimia. Furdyna i wykręt znów zakładają na siebie SS-mańskie uniformy. Do kabur wkładają wystrugane z drewna i pomalowane na czarno pistolety, pistolety z amerykańskich zrzutów nie pasują do niemieckich kabur. Pobierają rowery z zagrody Niklów w Skidziniu i wyruszają na miejsce akcji. Na zakręcie drogi w kierunku but między rajskiem a brzeszczami spotykają się z pozostałymi członkami grupy. Zabezpieczający akcje Edward Patkowski i Wincenty Ciesielczuk kryją się w rowie i obserwują drogę, a fałszywie sesmani na rowerach krążą po niej. Wkrótce nadjeżdża zaprzężona w dwa konie furmanka, a w niej Stanisław Zyguła numer 682 i Marian Szajer numer 17036, osadzeni których mają odbić. Obaj pracują w obozowym gospodarstwie w Budach i teraz wracają z Auschwitz z żywnością dla więźniów oraz nowymi postronkami i uzdami dla źrebaków, którymi opiekuje się Zyguła. Na wozie według planu ma być jeszcze tylko jeden konwojujący ich wachman, ale w drogę tam i z powrotem zabiera się z nimi trzech esesmanów. Mogą nastręczać kłopotu, ale jest już za późno, by wycofać się z akcji. Kilkadziesiąt metrów od umówionego zakrętu Zyguła zaczyna gwizdać, jak to na wojence ładnie. Sygnał do rozpoczęcia akcji. Chwilę później dostrzega na zakręcie dwóch rzekomych ss -manów. Siedzą na rowerach na poboczu drogi, ale gdy furmanka do nich dojeżdża, zeskakują z siodełek i podchodzą do niej od tyłu. Halt, Politische abtailung, wykrzykuje wykręt. Hasło polityczne Abteilung robi wrażenie nawet na SS-manach. Ci, którzy się dosiedli, natychmiast zeskakują z wozu, mamrocząc, że zabrali się nim przypadkiem, i piechotą ruszają w dalszą drogę do but. A partyzanckie polityczne Abteilung zabiera się za rewizję wozu. Zyguła podłożył wcześniej pod ławę woźnicy Pentokiełbasy. Furdyna znajduje je podczas rewizji i wymyśla zygułę od polskich świni. Więzień dostaje kilka razy po gębie. Potem wykręt bierze się za Wachmana. Jakik pilnujesz, krzyczy. Nie widziałeś, że ta polska świnia ukradła kiełbasę? Dawaj przepustkę, zabieramy obydwu. Niemiec potulnie wręcza mu dokument, na którym wykręt kwituje przejęcie dwóch więźniów i zabranie ich do bloku jedenastego. Podpisuje się budzącym grozę nazwiskiem gestapowca Lachmana, po czym oddaje konwojentowi papier. Esesman zadowolony, że i jego nie zgarniają, popędza konie. Gdy tylko znika za nasypem, fałszywi gestapowcy gnają z więźniami w krzaki, gdzie czekają na nich z cywilnymi ubraniami Patkowski i Ciesielczuk. Mają niezły ubaw, bo Szajerowi wyjątkowo rosłemu mężczyźnie spodnie sięgają do połowy łydki. Spieszą się. Fałszywi gestapowcy gnają na rowerach z powrotem do Skidzinia, a czwórka pieszych niemal biegiem rusza po dzielących stawy groblach w stronę odległej o dwa kilometry soły. Tam zdejmują buty i brodzą w wodzie przez dłuższy czas, żeby zmylić tropiące psy. Potem zostawiają rzekę i ruszają polami na południowy wschód ku za zasolu. Są jeszcze daleko od wsi, kiedy od strony obozu dobiega ich wycie syreny. Zaraz ruszy obława. W jakąś godzinę później grupa pościgowa SS jest już we wsi. Esesmani przeszukują gospodarstwa, rozpytują o uciekinierów. Odwiedzają m.in. Orle Gniazdo Ujedlińskich. Robią dokładną rewizję, ale nikogo i niczego podejrzanego nie znajdując, ruszają do pobliskich bielan. Nie odkrywają na szczęście skrytki za kuchennym piecem chlebowym, w której siedzą cicho sam gospodarz i dziesięciu partyzantów. Jan Jedliński, po tym jak w kopalni Brzeszcze, gdzie pracował, przyłapano go na naprawianiu partyzanckiej broni i jak uciekł Niemcom, od paru miesięcy też musi się ukrywać. W Fornim Gnieździe, w związku z tym, co kilka dni zjawiają się żandarmi, a na ich pytania o ojca, jego najmłodszy, siedmioletni syn, niezawodnie odpowiada z płaczem: Tatkę Niemcy zabili. Nie przeszkadza to partyzantom nadal korzystać z kryjówki i gościny w tym domu. Ciągle czują się tu bezpiecznie, a dodatkowo terenu broni pies, który szczeka tylko na Niemców. Po tych ucieczkach, do Richarda Bera, od kilku miesięcy komendanta Auschwitz, dociera w końcu, że polscy partyzanci zaczęli podszywać się pod SS-manów. Wydaje rozkaz, by na przyobozowym terenie bezwzględnie kontrolować wszystkich umundurowanych, także SS-manów, bez względu na stopień czy płeć, oraz towarzyszący, towarzyszących im cywilów. Wprowadza również zmienny system haseł dla SS. BER obejmuje komendę nad obozem i garnizonem SS w maju 1944 roku. I od początku swych rządów stara się wrócić do porządku narzuconego przez pierwszego komendanta Hessa. Uczył się fachu w KL Dachau. Obaj uważają, że Artur Liebe Henschel, rządzący w Auschwitz od listopada 1940 roku, nie nadawał się do zarządzania obozem koncentracyjnym. Ten człowiek o raczej łagodnym usposobieniu, mający kłopoty z chorym sercem, postępował bardziej jak urzędnik, a nie oficer SS. Za jego czasów w obozie słabnie terror, więźniowie, nawet Żydzi, są lepiej traktowani i częściej wysłuchiwani przez komendanta, a najbardziej brutalni funkcyjni i funkcjonariusze degradowani. Gdy trzeba przeprowadzić wielką akcję zagłady węgierskich Żydów, zwierzchnicy wymieniają Libę Henschla na Bera. Tego cechuje okrucieństwo i bezwzględność służbisty podobna do Hesa. Czasy jednak już są inne. Zbliża się front i trudno zapanować nad zdemoralizowaną załogą SS oraz jej chęcią szybkiego wzbogacenia się w obozie. Komendant Ber również poświęca się gromadzeniu majątku i drobnym przyjemnościom, takim jak wędkowanie czy konne przejażdżki. Za jego rządów, polityczne abteilung, obozowe Gestapo szybko odzyskuje wpływy, ale nie zdobywa już takiej pozycji jak w czasach Hesa. Brutalne działania Bera też już nie powstrzymują więźniów. Czują, że koniec wojny się zbliża i widzą szansę na wyrwanie się z tego piekła. Gestapo rozjuszone organizowanymi przez przyobozową partyzantkę brawurowymi ucieczkami z Auschwitz wzmaga działania. Na potęgę węszą też konfidenci. W listopadzie 1944 roku Niemcy aresztują kilkadziesiąt osób z Kent, Bielan, Malca, Łęk, Kańczugi i Zasola. W tym kilkunastu żołnierzy Sosienek oraz oświęćmiskiego obwodu Armii Krajowej. Wśród zatrzymanych są m.in. Łączniczka Zofia Gabryś, szef wywiadu Franciszek Choszek, i Janina Wawrzyczek, łączniczka i żona Jana, szefa obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej. Oddział Sosienki przygotowuje operację magistrat. Chce odbić aresztowanych z miejskiej siedziby Gestapo w Oświęcimiu. Z gór schodzą żołnierze Sosienek, jeszcze niedawno więźniowie obozu. I kwaterują w partyzanckich kryjówkach. 3 grudnia 1944 roku w Budach Boże w domu Zdrowaków siedzi czterech partyzantów uciekinierów z Auschwitz: Stanisław Furdyna, Antoni Wykręt, Marian Szajer i Stanisław Kwiatkowski. Naraz pod dom podjeżdża na rowerze Alex. Esesman, którego furdyna zna, bo w obozie prowadził z nim poufne interesy i który, jak słyszał, pomagał więźniom. Niemiec, nie zważając na nic, wbiega do chałupy. Partyzanci są zaskoczeni. Nie spodziewali się tej wizyty. W pierwszym odruchu chwytają za broń i chcą zastrzelić Esesmana, ale wstawia się za nim znająca Niemca z dobrej strony gospodyni Anna Zdrowak. Przybysz mówi, że chce wstąpić do partyzantki. Obiecuje, że jeśli go przyjmą, zdobędzie dla nich broń maszynową. Partyzanci wykazują zainteresowanie, więc Niemiec wychodzi, obiecując, że jeszcze tego samego dnia wróci z bronią z obozu. Wkrótce potem pod dom zdrowaków podjeżdża kilka samochodów, wysypują się z nich uzbrojeni SSMani. Partyzanci wbiegają na strych, chwytają za broń i zaczynają się ostrzeliwać. Nie mają szans. Esesmanów jest za dużo, otaczają chatę gęstym pierścieniem. Jeden z nich podbiega do drzwi, wyważa je i wpada do środka. Natychmiast zostaje trafiony w głowę. Gdy partyzantom brakuje amunicji, zbiegają ze strychu i próbują uciekać. Furdyna z Marianem Szajerem wyskakują przez okno, biegną w stronę pobliskich krzaków, ale natychmiast ostrzelani padają, śmiertelnie ranni. Wykręt i Kwiatkowski chowają się do piwnicy, a Niemcy przez okna wrzucają do domu granaty. Nie mają zamiaru oszczędzać cywilów. Rodzina Zdrowaków i ich lokator, Edmund Kluczny, wybiegają przerażeni z chaty, żeby się poddać, a w środku rozpoczyna się prawdziwa jadka. Do piwnicy wpadają kolejne granaty. Widząc, że nie mają szans ucieczki, Kwiatkowski zażywa truciznę. Antoni Wykręt, ogłuszony hukiem wybuchających granatów i uderzony w głowę kawałkiem cegły, na chwilę traci przytomność. Niemcy wywlekają go na zewnątrz, cieszą się, że jednego wzięli żywcem. Kiedy Wykręt przytomnieje, wiążą mu z tyłu ręce i stawiają przy nim dwóch esesmanów z bronią, żeby go pilnowali. Sami zabierają się za rewizję. Akcja w gospodarstwie Zdrowaków trwa do zmierzchu. Niemcy zabierają do bloku 11 całą rodzinę – Jana, jego żonę Annę, ich dwie córki Emilię oraz Zofię, łączniczkę Sosienek. Na dokładkę jako zakładników zatrzymują wszystkich mężczyzn z sąsiedztwa. Po dwóch tygodniach zwalniają z obozu zakładników, sąsiadów zdrowaków, ale ich samych poddają ciężkim przesłuchaniom. Kiedy pobita Zosia mija się na korytarzu bloku jedenastego z matką… Za każdym razem myśli, że za chwilę obydwie zginą. Chcąc pozostawić po sobie ślad, z pinką do włosów wydrapuje na ścianie celi numer jeden napis. Zofia Zdrowak, 16 lat. Ale nie ginie. Anna Zdrowak wraz z córkami ucieka z Marszu Śmierci w okolicach Rybnika 19 stycznia 1945 roku. Uda im się powrócić do domu. Ojciec Jan umiera w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Antoni Wykręt wyskakuje z jadącego do obozu SS-mańskiego samochodu. Skok kosztuje go wybite zęby, złamany nos i obojczyk. Z trudem umyka obławie. Schronienie znajduje w domu Niklów w Skidziniu. W kilka dni później odwiedza go tam Stanisław Zyguła, kolega z obozu i partyzantki. Skidzin. Pukam do okna według umowy, pisze Zyguła w powojennej relacji. Niklowa poznaje mnie i wpuszcza do środka. Antek leży na łóżku. Czerwony, rozpalony, twarz jego jest zbita. Oddycha bardzo ciężko, nieprzytomny. Oczy zapuchnięte, nic nie widzi. Ma wysoką gorączkę. Pozostawiam Niklowej trochę pieniędzy, aby zabezpieczyć troskę o jego zdrowie. Po dwóch dniach zjawiam się znowu. Antek już siedzi na łóżku. Zobaczywszy mnie ożywia się. Całujemy się szczęśliwi. Po kilku kolejnych dniach rekonwalescencji, w kolejnych kwaterach Sosienek, wykręt zostaje przeprowadzony w góry do oddziału Garbnik. Gdy wyzdrowieje, przejmie dowództwo po Józefie Barcikowskim. Po przejściu frontu przez Beskid Żywiecki, kompania Garbnik zostaje zdemobilizowana, a broń ukryta. Jednak aresztowania żołnierzy zbrojnego podziemia przez sowiecką bezpiekę sprawiają, że już w marcu 1945 roku kapitan Antoni Płanik, ostatni szef inspektoratu bielskiego Armii Krajowej, na bazie garbnika powołuje nowy oddział, który nosi nazwę Armia Krajowa. Dowódcą tego oddziału i zastępcą płanika zostaje Antoni Wykręt. Zmienia nazwisko na Andrzejewski. I przyjmuje pseudonim Andrzej. Przewodzi zawsze akcjom przeprowadzanym całością sił. Grupa Płanika i Wykręta Andrzejewskiego liczy około 40 osób i działa na żywiecczyźnie. Jest dobrze wyposażona w broń. Likwi likwiduje działaczy partyjnych, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, oficerów politycznych. Prowadzi terror polityczny, przeciwstawiając się narzucanym przez Sowietów porządkom. Napada na działaczy PPR-u, demoluje lokale należące do instytucji nowej władzy. W materiałach Urzędów Bezpieczeństwa przejętych przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej czytamy. Jego żołnierze doprowadzili do ujęcia funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w żywcu, Tadeusza Starzaka, który został wyznaczony do rozpracowania tej organizacji. W wyniku akcji starzak dołączył do grupy i przekazał jej strukturę Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego żywiec z wyszczególnieniem personalnym i kto czym się zajmuje. Równie ważnym zadaniem grupy płanika była ochrona miejscowej ludności przed zbrojnymi bandami, co przyznają nawet ubecy w swoich materiałach. Rabunki i napady zdarzały się po wojnie na a ubowcy i milicjanci słabo sobie z tą plagą radzili, bo byli zajęci zwalaniem podziemia antykomunistycznego. Najbardziej gnębiła ludność żywiecczyzny grupa bandytów ukrywająca się w górach w okolicach Jeleśni, a składająca się po części z dezerterów z Urzędu Bezpieczeństwa. Bandyci ci po podawali się raz za akowców. Innym razem za funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W drugiej połowie sierpnia 1945 roku Wykr wykręt Andrzejewski zorganizował na nich nocną zasadzkę, dzięki której udało się pojmać 13 przestępców. Po przesłuchaniach dziewięciu z nich uznano za mało jeszcze obciążonych przestępstwami. Po wymierzeniu chłosty wypuszczono ich na wolność. Pozostałych czterech powieszono, pozostawiając przy ciałach plakaty z wykazem przestępstw, jakich się dopuścili. Wobec tężejących sił NKWD, UB i KBW oraz nasilającego się komunistycznego terroru, dalsza walka wydawała się beznadziejna. W październiku 1945 roku kapitan Płanik rozwiązał oddział, a jego żołnierze ujawnili się. Antoni Wykręt Andrzejewski nie wierzył komunistom. Chcąc oszczędzić rodzinie represji postanowił opuścić Polskę. Późną jesienią 1945 roku wraz z kolegami z Auschwitz i konspiracji Leonardem Zawadzkim i Leszkiem Piwirotto przez Czechy i Austrię przedziera się do Włoch. W Ankonie wstępuje do drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa. W 1946 roku wraz z korpusem dociera do Anglii. Zdemobilizowany w 1949 roku wyjeżdża do Kanady, gdzie osiada na stałe. Angażuje się w życie patriotyczne tamtejszej Polonii, działa w ruchu harcerskim i w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Za swoją działalność wojenną i powojenną zostaje uhonorowany licznymi odznaczeniami w tym papieskim medalem Benemerenti. W 1955 roku Służba Bezpieczeństwa podejmuje tajne działania wobec Jana Barana, przyrodniego brata wykręta Andrzejewskiego. Chcą go wykorzystać do nawiązania kontaktu z Antonim i nakłonienia go do powrotu do Polski. Akcja ta kończy się niepowodzeniem i w 1958 roku SBC zamykają sprawę. Fakt, że komunistyczne służby bezpieczeństwa uznały, że powrót do kraju Wykręta Andrzejowskiego mogłyby wykorzystać propagandowo, najlepiej świadczy o tym, jak ważną był postacią dla środowisk patriotycznych. Antoni Wykręt Andrzejewski umiera w Kanadzie w 1995 roku. W oczekiwaniu na kolejny odcinek bądźcie aktywni. Na tym nam bardzo zależy, bo od waszej aktywności zależy to, jak te odcinki, jak te opowieści będą się rozchodziły po sieci. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Pamiętajcie także, że możecie nas wesprzeć poprzez serwis Patronite, dołączając do grona naszych patronów lub poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj na YouTube. Do usłyszenia.